Witam Państwa, kolejna edycja Areny Krynickiego Sportu. Dzisiejszymi bohaterami naszymi są świeżo upieczeni medaliści Międzynarodowych Mistrzostw Polski, które rozegrane zostały na stokach Słotwin w środę, a rozegrane były dzięki pod patronatem starosty Nowosądeckiego, pana Jana Golonki, i burmistrza Krynicy Zdroju, pana doktora Dariusza Reśko, którego gościmy w dzisiejszym naszym programie. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. No i nasi bohaterowie. Wal Dawid, srebrny medalista mistrzostw międzynarodowych, mistrzostw Polski, i Izabela Basta, brązowa medalistka mistrzostw Polski. Witamy cię bardzo serdecznie. No i oczywiście trener, człowiek, który dokonał tego zamieszania całego, pan Piotr Biernat. Witamy cię bardzo serdecznie, Piotruś. Moi kochani, przede wszystkim gratulujemy wam bardzo serdecznie, bo to jest bodajże i za twoje chyba pierwszy sukces, tak? Twój chyba nie, Dawid, bo rok temu był brązowy medal. Brązowy medal, tak. No ale w tym roku to nie były zawody wisowskie, tylko ale w tym roku są to zawody międzynarodowe. Tak. Powiedz mi, bo pierwszy dzień to były Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, drugi dzień zawodów to było zawody także fisowskie, zawody First Race. I tam także zdobyłeś srebrny medal. Ja byłem świadkiem tej końcówki. Przegrałeś bodajże z Banksem Thomasem z Wielkiej Brytanii o milimetry, tak? No to nie wiem, brak. Natomiast Iza poszła ostro, zdobywając złoty medal. Także panie burmistrzu, dobrze się dzieje w krynickim sporcie. Tak, zdrowie. Odpukać, ale... Ja myślę, że w krynickim sporcie to oczywiście moglibyśmy tutaj znaleźć różne bardzo pozytywne przykłady, nieco mniej pozytywne i znakomite. Natomiast jeżeli chodzi o snowboard, to ja jestem spokojny, bo to od wielu, wielu lat. Kapitalna praca Piotra Biernata, zresztą wraz z zespołem. Ten klub jest prowadzony profesjonalnie. Ja to mówię nie dlatego, że w tej chwili siedzimy tutaj przed medalami, ale no przecież uczestniczę tym od dawna, obserwuję, i klub, który przede wszystkim sam sobie radzi, tam jest najczęściej praca u podstaw taka organiczna, olbrzymia ilość czasu spędzana właśnie z zawodnikami i przy przygotowaniu do sezonu. No i oczywiście, no cóż, gmina przecież jest od tego, żeby pomagać i wspierać właśnie tego typu świetnie zarządzane kluby. Także czapki z głów, wielkie gratulacje dla was jako tych, którzy reprezentują Krynicę, jako ambasadorów Krynicy, kolejni ambasadorowie. No i dla siebie, Piotrze, jako świetnego trenera, świetnego menadżera sportu. Nic dodać, nic ująć. A dlatego powiedziałem, że dobrze się dzieje, bo ostatnie wyniki w ogóle ogólnie sportowe w Krynicy. Mistrzostwo Polski Kasi Kawy w tenisie ziemnym. Wasze oczywiście sukcesy. Wczoraj, bo jeszcze nie wiecie o tym, niespodzianka mała, nasze dziewczyny UKS dwójka, czwartoligowe siatkarki, zagrały ostatni mecz play-offu na boisku przeciwnika w Laskowej. Wygrały 3-0 i będą grać w barażach o trzecią ligę. Także proszę bardzo. Ja jako siatkarz z pewnym ostatnim przejściem w zeszłym roku, nieprzyjemnym. Pamiętamy, na sam początek kadencji. No tak, ale wracam, niedługo wracam. I muszę powiedzieć, że to też jest kolejny przykład naprawdę świetnej pracy pewnej grupy osób, która zaangażowała się właśnie w tą siatkówkę dziewcząt. No i cieszę się, że tak szybko przychodzą efekty. Ale umówmy się, myślę, że ja wiem, że w sporcie medale tego typu efekty są motywujące i to jest bardzo ważne dla was, dla trenerów, dla gminy, dla wydarzeń. Ale myślę, że tak naprawdę nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że młodzi ludzie mają bardzo dużo właśnie tego typu zainteresowań, spędzają czas w sposób absolutnie wspaniały. A przy okazji jeszcze sport, który dyscyplinuje, sport, który pozwala na realizację swoich wytyczonych wcześniej celów. Sport, który być może będzie dla wielu z was, czego wam serdecznie życzę, jeżeli wy sobie tego życzycie, będzie waszym może sposobem na życie w przyszłości.
Wracamy do Was. Dawid, w tamtym roku 2011-2012 miałeś dosyć sporo pracy. Ja tam wyczytałem w twojej historii, że już była Francja, tak? Były Włochy, były Czechy. Co tam jeszcze było? Austria, Szwajcaria. A kiedy za ocean? No na to jeszcze możesz jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. Masz rację, poczekamy jeszcze na ten. No, Ligocki był chyba nie do wzięcia, ale wygrałeś z następną gwiazdą, polską gwiazdą, z Maciejem Jotko. Mateusz Ligocki był pierwszy, ty zająłeś drugie miejsce. Jotko miał tam gdzieś na trasie przygody i wyleciał z trasy. Co prawda ukończył bodajże na trzecim miejscu, tak Piotrze? Na czwartym w międzynarodowej klasyfikacji, a na trzeciej w mistrzostwach Polski. Tak, na trzeciej mistrzostwach Polski. Tak, na czwartej w międzynarodowej. No tu się sprawdza takie powiedzenie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Walczył Maciej Jotko z Mateuszem Ligowskim o pierwsze miejsce. Mieli kraksę na trasie. To się w snowboard crossie często zdarza, bo to jest konkurencja kontaktowa, gdzie walczy się bark w bark. Wykorzystał to Dawid, wskoczył na drugi stopień podium. Jego prawo, jego, jak to się ale mówi, chwała to jest... i lepsi wygrywają. No jasne. Ja rozmawiałem z Maćkiem Jotko, rozmawialiśmy o tej jego przygodzie za oceanem. On zdaje się tam miał dosyć mocny wypadek, 10 minut był nieprzytomny, on powraca na ten. Czyli jest to sport kontaktowy, jest to sport bardzo niebezpieczny. Zresztą, który sport nie jest bezpieczny? Chyba szachy tylko. Sport to zdrowie. Snowboard cross należy do grupy sportów tak zwanych ekstremalnych, tak. A z tych konkurencji snowboard cross łączy w sobie ryzyko. No bo właśnie tylko... tutaj nie powiedzieliśmy widzom, żeby to były mistrzostwa, międzynarodowe mistrzostwa Polski w snowboard crossie. Tak, zresztą z tyłu mamy deskę snowboard crossową, bardzo profesjonalną, z najwyższej półki taka deska, to jest koszt 7-8 tysięcy, sama deska. Zawodnik musi mieć co najmniej dwie deski na każdy start, jedną treningową, drugą startową. One mają swoją specyfikę, jeśli chodzi o budowę. Dawid najlepiej by pewnie na ten temat powiedział. No te deski są dużo sztywniejsze niż takie zwykłe jazdy. Na pewno też są dłuższe i posiadają większy promień skrętu, żeby na zakrętach, bandach nie tracić prędkości. No też są wykonane z innych tworzyw. Tutaj mamy deskę pokrytą włóknem szklanym, włóknem węglowym, przez co zyskujemy na wadze. To też się na pewno liczy. Z takich podstawowych różnic to jest chyba tyle. No jest no, czyli jest to jest po prostu sport deska dosyć drogi, jeżeli chce się zawodnik zaopatrzyć w taki sprzęt, powiedzmy, profesjonalny, prawda? Tym większa zasługa pana burmistrza tutaj i wszystkich, którzy nas wspierają, żeby nie musimy wyjeżdżać tak jak większość klubów. Panie burmistrzu, są na to pieniążki? Czy są i czy będą pieniążki? Bo... Państwo wiedzą, że ja wytyczyłem pewne priorytety i dla mnie sport jest oczywiście jednym z ważniejszych obszarów życia społecznego. Oczywiście tych obszarów równie ważnych albo jeszcze ważniejszy jest dużo więcej, ale ja jako pasjonat sportu, człowiek, który sam na nartach przecież jeżdżę i wiem doskonale, jak młodzi ludzie do sportu mają nastawienie i to, co powiedziałem wcześniej, jest to dla nich pewien sposób, na tym przynajmniej etapie, na realizację swoich planów, marzeń i radości życia. Więc pieniądze na sport, oczywiście w klinicy muszą się zawsze znaleźć, nawet jeżeli ten budżet jest z roku na rok coraz gorszy i będzie gorszy ze względu na generalną sytuację finansów publicznych, ale chcę powiedzieć, że klinica w ogóle, proszę zwrócić uwagę, no bo pytanie padło, czy będą pieniądze na sport. W klinicy jest nieprawdopodobna liczba klubów sportowych, przecież to jest ponad 20 klubów sportowych, każdy ma swoje potrzeby i wiadomo, że gmina nie jest w stanie udźwignąć sama, ale to, co powiedziałem zaraz na początku, tego typu prowadzenie klubu, jak tutaj w przypadku właśnie Piotra i całego zarządu, no powoduje, że jakby to przecież nie główny ciężar spoczywa na gminie, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków finansowych. Wiadomo, że tutaj duży ciężar finansowania jest po stronie również i rodziców, sponsorów oczywiście, których pozyskuje zarząd klubu. Także no uważam, że w ten sposób tylko można budować w tej chwili
jakby pozycję klubu sportowego, ani żadna gmina nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie, ani też nie może być tak, że gmina udaje, że w ogóle jej to nie interesuje. Także odpukać, ja zawsze szukam rozwiązań optymalnych i zdaję sobie sprawę z tego, że musimy doskonalić system. Nie jest on na pewno jeszcze idealny, ale wydaje mi się, że tutaj ta współpraca akurat, jeżeli chodzi o snowboard, wygląda naprawdę dobrze. Korzystając z tej okazji, jeszcze raz gratulując Wam wspaniałych osiągnięć i zarządowi, trenerom, chcę też podziękować Panu staroście Janu Golące, dlatego że szczerze mówiąc po raz pierwszy udało mi się nakłonić zarząd powiatu nowosądeckiego, w tym Pana starostę, właśnie do tego, żeby był współorganizatorem tego typu zawodów, ale my mamy w tym pewien ukryty cel. Albo ja go teraz odkryję. To nie jest tylko kwestia jednorazowego wydarzenia, które w tej chwili się odbyło i było wspaniałe. Troszkę nam pogoda się minimalnie pogorszyła, ale przy takiej ilości śniegu myślę, że nic się złego nie stało. My chcemy docelowo zbudować, biorąc pod uwagę pozycję snowboardu klińskiego, która rośnie, chcemy zbudować tutaj pewien produkt w postaci, no myślę, że Puchary Europy, czy jakichś innych zawodów takich, które będą transmitowane przez media, które będą przyciągały tutaj ludzi, którzy będą promowały świetnie Krynicę jako kapitalne miejsce do rozgrywania tego typu zawodów. I mamy z Piotrem taki chyty plan i my go zrealizujemy. Ja jeszcze nie chcę powiedzieć, że to będzie w przyszłym roku. Wiadomo, najważniejsze jest to, i tu gratuluję jeszcze raz Piotrowi, bo wiem, że miał bardzo wymagającego obserwatora FIS-u, który przyglądał się, powiedziałbym, wszystkim niuansom technicznym, organizacyjnym tych zawodów. Wiem, że Michał, jest. Michał Tworak, pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Wiemy, że jest bardzo wymagający i cieszymy się z tego. Jego opinia jest bardzo wysoka. To jest absolutnie już zielone światło do tego, żebyśmy kolejne imprezy realizowali tej rangi i oczywiście budowali już podstawy tych imprez jeszcze wyższej rangi. Tak jak powiedziałem, ja bym chciał, żeby docelowo w Krynicy pojawił się właśnie Puchar Europy. No, rok jeszcze. Na rok coraz lepiej. Musimy to rozwijać. Już są zawody fisowskie, to czekamy na Puchar Świata. Poczekamy na Puchar Europy. Puchar Europy. Puchar Europy. Ja myślę, że może najpierw juniorów. Nie? Ale muszę powiedzieć bardzo konkretnie, że rozmawiałem właśnie z delegatem FIS-u i on bardzo pozytywnie ocenił stok na Słotwinach. Powiedział, że w 100% można tam jak najbardziej organizować Puchar Europy. Wszystkie parametry spełnia. Zresztą był bardzo zadowolony z toru teraz na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski. Idealnie jego zdaniem dopasowany do poziomu zawodników. Zresztą dowodem na to jest fakt, że nie było żadnych wypadków. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie, bardzo płynnie i wszystkie ekipy, a było ich no, chyba 6, bo to byli Brytyjczycy, Słowacy, Rumuni, Bułgarzy, Czesi, Litwini, Czesi, także Słowacy. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i wszyscy pytali się po ostatnim dniu, czy będziemy dalej organizować tego typu imprezy. Jeżeli dowiedzieli się, że tak, że mamy zamiar robić tą imprezę cyklicznie o tej porze mniej więcej roku, czyli na przełomie lutego i marca, kiedy już jest po tym takim na spiętrzeniu ilości ludzi związanych z feriami zimowymi. Byli bardzo zadowoleni i już zapowiadają swój przyjazd. To cieszy nas bardzo. To bardzo dobrze. Ale klub snowboardowy to nie tylko seniorzy, tak? To też ten narybek. Bo tutaj patrzyłem na wyniki, chciałem Państwu także powiedzieć, że w sobotę 3 odbyły się 8 międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików w snowboardzie, także na Słotwinach i międzywojewódzkie mistrzostwa dzieci w snowboardzie, tak? Tak. To też dzieci, Wasza zasługa. No dzieci to są roczniki 1-3 klasa szkoły podstawowej, młodzicy 4-6, dwie konkurencje, slalom i skoki, czyli te takie podstawowe, które są bazą do rozwoju. No ja widzę, że tutaj się przewija cały czas Krynica. Zdolności i uprawiania innych konkurencji. Oczywiście mamy grupę bardzo dużą dzieci. To już jest około 50 zawodników i zawodniczek i to jest taki ewenement, podczas gdy inne konkurencje narzekają, że tych dzieci ubywa, u nas jest coraz więcej, ale to jest myślę takie dobre skojarzenie kilku elementów, bardzo pracy takiej oddanej naprawdę wszystkich trenerów, instruktorów, rodziców, którzy pomagają, przyjeżdżają, uczestniczą czynnie w treningach. To jest fajna, naprawdę super atmosfera na zajęciach. Wszystkie dzieci są uśmiechnięte, zadowolone. To jest doskonała pomoc starszych zawodników, Dawida, Izy i innych, którzy pomagają tym dzieciom. Nie są dla nich wzorcami, ale tymi pozytywnymi. Doradzą, pomogą, pokażą i to strasznie też przyciąga
tą młodzież, te dzieci właściwie. No i ostatni element to jest fakt, że mamy doskonałą bazę. Wyciągi na Słotwinach umożliwiają nam trening slalomu, ustawianie tyczek, co też nie jest takie proste, bo raczej trasy są rezerwowane dla tych, którzy zostawiają tu pieniądze, czyli tych wszystkich czasowiczów, kuracjuszy, prawda, którzy przyjeżdżają na narty. I wielu właścicieli niechętnie udostępnia stoki, bo to jest uciążliwe dla innych użytkowników, wiadomo. Mamy snowpark, skocznie. Tu Dawid z kolegami przygotowują skocznie, nie tylko dla siebie duże, ale też te małe dla dzieci. I wreszcie mieliśmy pierwszy raz w historii właściwie polskiego snowboardu taki całosezonowy tor treningowy, na którym zresztą rozegraliśmy 3 edycje Pucharu Polski, 14, 21 stycznia i ostatnia, trzecia edycja 5 lutego. I to też, panie burmistrzu, no muszę to powiedzieć, pańska również w tym bardzo duża zasługa, że uwierzył pan w ten pomysł i wsparł go, bo jest to, był to pierwszy taki sezon, więc wiadomo, podchodzą raczej do nowych pomysłów z rezerwą i sceptycznie, tym większe podziękowania od nas wszystkich, myślę, bo ten tor pozwolił Dawidowi, Idzie i innym przygotować się do startów w tak poważnych międzynarodowych imprezach. Ja tu mam wyniki Pucharu Polski w snowboard crossie, Queen's Drive 2012, to są klasyfikacja generalna po 3 edycjach. No i z tego wynika, że naprawdę Klinica tutaj pokazała klasę. Młodziczki, Mikołajczyk Olga, 4 miejsce. Gomulec Magdalena, 7. Młodzicy, pierwsze 4 miejsca. Salomon Kacper, Sawicki Oktawian, Gomulec Mateusz, Porosło Michał. Proszę bardzo. Jeszcze Salomon Jaków. To 2 lata treningów. To są mali chłopcy, którzy wzbudzają zachwyt i po prostu... Ludzie patrzą z boku i nie mogą uwierzyć, że te dzieci tak sprawnie pokonują takie trudne przeszkody. Juniorki młodsze. Smajdor Julia, 2 miejsce. Tutaj widzę jeszcze Salomon Zuzanna w 10, później Salomon Aleksandra. Teraz tutaj mamy juniorki. Iza, 2 miejsce, tak, w Pucharze Polski. Gratulacje. Olka, twoja siostra, rywalizujecie obie na stoku. Przenosicie to do domu, czy nie? Nie. Nie, tak? Ale to jest taka zdrowa rywalizacja, tak? Dziewczyny się bardzo wspierają. Bo wiem, że Olka miała kontuzję bodajże, tak? Tak, przy skoku. Ale wszystko jest już w porządku? Tak. No to dobrze, to pozdrawiamy Olę w takim razie. Seniorki tutaj nie mamy, ale seniorzy, oj przepraszam, jeszcze juniorki, juniorzy. Dawid Wal, 4 miejsce, 3 miejsce Piotrek Bodziony. Tak, tutaj w klasyfikacji generalnej liczyła się suma wszystkich startów. Mhm. Dawid nie mógł wziąć udziału w jednej edycji, bo był na wyjeździe kadrowym, ale 2 pozostałe wygrał. To trzeba mu tutaj honor, że tak powiem, przyznać. Ale Piotrek był wytrwały, zresztą to jest młody, utalentowany zawodnik, pierwszy rocznik juniora i już potrafi walczyć o medale. Ja go widziałem w tamtym roku w skokach, to bardzo dobrze się prezentował w skokach. Nasi zawodnicy są bardzo wszechstronni i oprócz crossu też we freestylu potrafią zaistnieć, zaznaczyć swoją pozycję. Piotrze, powiedz mi, jak wygląda co teraz, bo kończy się sezon i planujecie jakieś wyjazdy w lecie, jakieś obozy? Czy sezon są zimowy, na to sezon startowy zbliża się powoli do końca. Dla większości już jest po tym sezonie właściwie. Jeszcze Dawid ma tylko najważniejsze wyjazdy, a więc udział w Pucharze Świata i najważniejsza impreza na koniec marca, Mistrzostwa Świata Juniorów w Sierra Nevada w Hiszpanii. Liczymy, że tam będzie miał szczęścia więcej niż w zeszłym roku, kiedy to pechowo miał upadek na treningu, złamał sobie rękę. Chociaż formę miał naprawdę wysoką. Teraz też chyba jest niezła. To jest. Będziemy trzymać kciuki, żebyś nas tutaj Kryniczan godnie reprezentował na świecie. Sezon zimowy się kończy, ale jak to się mówi, walka trwa cały rok i oczywiście, żeby mieć takie wyniki, to trzeba się dobrze przygotować. Małe dzieci to jest głównie jazda na deskorolce, żeby równowagę, czucie
mieć odpowiednie wewnętrzne, czyli skatepark, i też na Czarnym Potoku powstał nowy. No jest nowy także można korzystać z niego. Oczywiście, że już tam, że chłopcy jesienią jeździli dość znacznie, dopóki jeszcze nie spadł śnieg, ale oczywiście od wiosny też będziemy tam stałymi bywalcami. No, a obozy? A starsi jest? Zawodnicy to przede wszystkim trening ogólnorozwojowy, bardzo dużo siłowni, bo jednak dynamika, zwłaszcza w snowboard crossie, to jest podstawa. Siła, szybkość, wytrzymałość również, bo to jednak jest ta minuta walki nieustannej. No a cóż, obozy. Starsi zawodnicy wyjeżdżają na obozy zagraniczne, bo trzeba na śniegu, trzeba mieć ze śniegiem kontakt. Nie można tak na pół roku odstawić zupełnie, bo wtedy ten powrót do formy się bardzo wydłuża. Czasami może zabraknąć sezonu. Także taką mekką na wakacjach jest francuska miejscowość Les Deux Alpes, gdzie praktycznie z całego świata się zjeżdżają snowboardziści. Tam jest bardzo dużo obiektów profesjonalnych, skoczni, kilka halfpipe'ów, snowparki, tor snowboard crossowy, i tam praktycznie wszystkie kadry z Europy przyjeżdżają trenować. To jest mniej więcej przełom czerwca i lipca. No a potem ciężka, to mówię, orka, czyli bieganie, siłownia, trening, i od jesieni pierwsze starty. Czyli to nie tylko przyjemność jazdy na desce, tylko ciężka praca, tak? Powiedz mi, jak wygląda w ogóle twój trening? To codziennie ćwiczysz, Dawid? Nie codziennie. Codziennie to by było na pewno za dużo, ale 3-4 razy w tygodniu. Jeszcze zależy. Największym problemem są kontuzje oczywiście, a w tym sezonie przygotowawczym miałem ich trochę. No, trening wygląda tak, że w okresie letnim dużo biegania, dużo też siłowni, a jesienią już zaczynają się pierwsze zgrupowania na śniegu. Najczęściej jeździmy do Austrii, Hintertux. Tam spędzamy średnio 4 do 5 tygodni, oczywiście w odstępach czasowych. I w grudniu już rozpoczynają się pierwsze starty. Tak naprawdę w tym sezonie tak naprawdę przygotowany dopiero jestem od... Ale w tym okresie zimowym to tylko deska, czy też basen, siłownia? Też musi być, tak? W przerwach pomiędzy jazdą jeszcze trzeba znaleźć czas na to. Na formę trzeba podtrzymywać, bo łatwo ją stracić, a odzyskać bardzo ciężko. Iza, a twój, jak wygląda twój trening? Podobnie, tak jak we wszystkich sportach. Do tej pory dziewczyny były juniorkami młodszymi, tam było troszkę lżej. Ale ile teraz... razy w tygodniu ubierasz deskę? Ferie codziennie. Ferie codziennie, a poza feriami? Weekendy. No, dziewczyny chodzą do szkoły, do liceum, więc mają sporo nauki. Zresztą wśród snowboardzistów jest bardzo dużo zdolnych, ambitnych młodych ludzi, którzy wybierają dobre szkoły, chodzą na dobre uczelnie, także to nie jest tak, że to są tacy, że tak powiem, outsiderzy, którzy zamiast do szkoły idą na stok, wręcz przeciwnie. Każda wolna chwila, albo nauka, albo trening, to są naprawdę młodzi ludzie, którzy mogli być wzorem dla wielu. Tutaj Państwo będą mogli, zrobimy zbliżenie, jeżeli można obejrzeć te wszystkie medale, które zdobył Dawid i za tutaj właśnie to za trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski. A tamten szklany bodajże, tak, to jest... Tutaj, tak, to jest za Fierce Race. To jest Fierce Race, miejsce. Tak. I to pewne zwycięstwo Izy. Dawid ma drugie miejsce, również Fierce Race, taki sam w domu, za drugie miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski. Cenne medale, to jest brązowy medal i srebrny medal za Mistrzostwo Polski Seniorów. Tutaj Dawid ma medale z tegorocznych Mistrzostw Polski Juniorów i zeszłoroczne również trofea, także powoli ta kolekcja rośnie. Jest to satysfakcja, na pewno. To czego się życzy snowboardzistom? Połamania deski? Za drogi interes, nie? Szybkiego śniegu. Dobrego sezonu. No bo mieliście kłopot na początku, dopiero ta zima przyszła. Na święta bodajże, tak? Ale to jesteśmy już, tak powiem, odporni. A ja pamiętam, jak żeście ćwiczyli tutaj przed stadionem, gdzie wysypują z lodu śnieg i tutaj sobie zrobili tor. Czyli jest sposób też na... Trzeba szukać każdego sposobu.
A my mamy taką filozofię u nas w klubie, że po co mamy gdzieś jeździć, lepiej się zrobić coś fajnego na miejscu. Nie dość, że sami korzystamy, to jeszcze staje się to atrakcją dla przyjeżdżających. I to się sprawdza. Dlatego mamy tak dużo dzieci w klubie. No to cóż, panie burmistrze, to tylko pomagać, pomagać, jeszcze raz pomagać. Całym sercem. A państwa także prosimy o wsparcie. Tacy zawodnicy jak Dawid, jak Izab potrzebują sponsorów, bo niestety ten współczesny sport przede wszystkim opiera się na sponsorowaniu przez firmy, przez indywidualnych biznesmenów. Także zapraszamy. Tutaj młodzi sportowcy czekają na sponsoring. I zapraszamy przede wszystkim wszystkich w przyszłym sezonie, bo na pewno co najmniej kilka imprez snowboardowych na wysokim poziomie będzie na terenie Krynicy. Zwłaszcza stawiamy na snowboard cross. A żeby tak przybliżyć troszkę Państwu tą konkurencję, na pewno będą Państwo widzieć fragmenty zawodów. Powiem tylko, że zawody snowboard crossowe dzielą się na dwa takie etapy. Pierwszy to jest jazda eliminacyjna, gdzie zawodnicy startują pojedynczo na czas. I to jest bardzo ważny etap, bo on pozwala zająć odpowiednie miejsce w rankingu finałowym. A w finałach ścigają się wszyscy po 4 osoby, według zasady, że dwie pierwsze przechodzą do następnej rundy, dwie kolejne odpadają. Miejsce z rankingu eliminacyjnego daje pewien bonus zawodnikom, to znaczy mają oni pierwszeństwo, ci lepsi, ci z góry tabeli, wybór bramki startowej, co wiadomo, lepszy tor, lepsze miejsce potencjalnie na mecie. Jeszcze raz zapraszam i chciałem jeszcze, korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj w studiu w obecności pana burmistrza, bardzo symbolicznie podziękować za to wsparcie. W imieniu nas wszystkich, całej społeczności snowboardowej, panie burmistrzu, dziękujemy bardzo i prosimy przyjąć ten skromny upominek jako wyraz naszej wdzięczności za tą pomoc, która przyniosła tak fantastyczne efekty. Bardzo dziękuję, to jestem dużo zaskoczony. Ja po prostu staram się w miarę możliwości swoje obowiązki wypełniać jak najlepiej, jak potrafię. I to jest mój obowiązek was wspierać. To ja wam dziękuję za to, że wszystkim państwu za to, że tak godnie i tak pięknie reprezentowaliście Krynicę. No i oczywiście wiele rzeczy było w to, że zrealizujemy te nasze plany. I rzeczywiście potwierdzam, w przyszłym roku na pewno ten kalendarz będzie, myślę, że co najmniej tak samo bogaty, a może i bogatszy. Korzystając z okazji, chcę podziękować jeszcze tym osobom, o których pewnie dzisiaj nie powiedzieliśmy. To usiądźmy może. Właśnie. Ten tor nie przygotował się sam, prawda? Tam była zaangażowana spora grupa ludzi, o której pewnie nie wszyscy państwo wiedzą, która wykonała potężną pracę i tym wszystkim. Zresztą przy każdych zawodach, przy każdych właśnie takich wydarzeniach jest olbrzymia liczba osób, o której później może czasami nie pamiętamy, która wręcz czasami w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych i nie tylko pracuje bardzo ciężko, więc im też i te kwiaty im właśnie przekazuje w ten sposób symbolicznie. Jeszcze raz gratuluję. Życzę przede wszystkim, żeby kontuzje was omijały, żebyście nie zaniedbali spraw szkolnych, bo one są bardzo ważne, ale nie mam żadnych wątpliwości, że właśnie tak to będzie. No i życzę spełnienia wszelkich planów całemu klubowi w kolejnym sezonie, a panu trenerowi Piotrowi i całemu zarządowi tego, żeby im pasji nie zabrakło, a wierzę, że im nie zabraknie, na pewno nie zabraknie. No i żeby tych nowych zawodników, tego narybku, żeby było coraz więcej. Myślę, że snowboard jest tak piękną dyscypliną, tak widowiskową, a Krynica ma tak kapitalne warunki, że wszyscy na tym rozwoju tego sportu skorzystamy i tego serdecznie wszystkim wam życzę, państwu, widzom. No i mam nadzieję, że spotkamy się kolejnym razem w tym gronie, a może w jeszcze poszerzonym, jeżeli chodzi o zawodników. No i będziemy podziwiać kolejne trofea, które zdobędziecie, czego wam serdecznie życzę. Dziękuję. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy program. Naszymi gośćmi był pan burmistrz dr Dariusz Reśko. Bohaterami naszymi był Dawid Wal oraz Basta Izabela i trener tych młodych ludzi, pan Piotr Biernat. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.